Dzień dobry Państwu, Bogdan Niszczak, witam w programie Gość Obiektywu, a ja dzisiaj w rozmowie politycznej będę rozmawiał z panem Markiem Kuchcińskim, politykiem, marszałkiem Sejmu, posłem 6 kadencji, a dziś szefem kancelarii premiera. Dzień dobry panie marszałku. Dzień dobry. Panie marszałku, no właśnie, poseł 6 kadencji, czuje się pan jak ryba w wodzie chyba w Sejmie, bo to już jest 24 lata. Ryba w wodzie może czuje się bardziej bezpiecznie i swobodnie. W Sejmie trzeba koncentrować uwagę na sprawach ważnych i to w gruncie rzeczy całego społeczeństwa Polski, międzynarodowej, wszystkie aspekty naszego życia tam są omawiane, ale rzeczywiście jest to już praca, którą wykonuję chyba najdłużej w życiu spośród wszystkich innych. Inaczej dzisiaj jako szeregowy poseł, a inaczej jako marszałek Sejmu? Tak, to są bardzo duże różnice. Marszałek Sejmu odpowiada za cały Sejm, nie tylko za organizację i pracę Sejmu. Cała Kancelaria Sejmu także obsługuje, mam na myśli Straż Marszałkowską i inne służby, obsługuje także i Senat. Ale marszałek Sejmu dba przede wszystkim o proces legislacyjny, bardzo ważny, czyli ustawodawczy, a to wymaga ogromnego wysiłku, namysłu, przygotowania, konsultacje społeczne itd., itd. Także to zabiera bardzo dużo czasu. Ma 1500 pracowników do tego. To duża firma. Tak, bardzo duża firma. Z kilkuset ekspertów, a oprócz tego etatowych, oprócz tego jest bardzo wielu chyba z wszystkich uczelni i instytutów w Polsce współpracujących z Sejmem. Panie marszałku, 4 lata temu Prawo i Sprawiedliwość w okręgu 22 zdobyło 8 mandatów, opozycja 3. Czy również na taki sam wynik liczycie teraz? Przynajmniej na taki sam wynik, bo mówiąc szczerze, gdy podsumowywaliśmy dokonania, osiągnięcia i sprawozdania z tych 4 lat, no to jawiło się to bardzo wyraźnie, że do tej pory w dziejach nie tylko Podkarpacia i tego okręgu, ale także i Polski, takiego okresu nie było, żeby tyle pieniędzy i różnych innych działań prospołecznych i proinwestycyjnych, także skierowanych wobec przedsiębiorstw polskich, było prowadzonych. Centralny Okręg Przemysłowy w latach 20. przedsięwzięcie, z którego jesteśmy dumni do dzisiaj, Gdynia, prawda? On był tylko na pewnym terenie. Gdynia to jest jedno miasto. I wtedy śmiano się w całej Europie z tego. Niemcy szczególnie wyśmiewali działania polskie. A my takie inwestycje wielkie w gruncie rzeczy mamy w każdej gminie. Nawet w tych gminach, które są nieprzychylne rządowi i Prawu i Sprawiedliwości. Także to są, można powiedzieć, Centralny Okręg Przemysłowy swoje inwestycje prowadzi dzisiaj w całej Polsce. Wydaje mi się, że to powinien być argument, który przemawia za poparciem i za zaufaniem. Po drugie, jesteśmy wiarygodni, bo dotrzymaliśmy słowa. I po trzecie, w sytuacjach kryzysowych, bo mieliśmy ogromne kryzysy i mamy nie tylko pandemię, ale także wojnę i skutki wojny na Ukrainie, to tutaj rząd i parlament znaleźli receptę, żeby ochronić i ludzi, i firmy. Przecież gdybyśmy wprowadzili zasadę liberalną typu Walcerowicz czy tak dalej, to mielibyśmy dzisiaj kilkudziesięcioprocentowe bezrobocie w Polsce. No, wojna, pandemia, ale na Podkarpaciu jeszcze powódź była przecież, która jakby pokłosiem tej powodzi była później pandemia. Jeszcze z jednej nie wychodziliśmy, a już drugą wchodziliśmy. Tak, tak. Mieliśmy kilka postępujących czy równorzędnie działających, trwających kryzysów. Powódź to jest jeden z efektów między innymi nie najlepszej polityki związanej z gospodarką wodną jeszcze od wielu lat, za czasów jeszcze Polski komunistycznej to trwało. Te melioracje, prawda, wysuszanie, prawda. A my mamy jeszcze górskie rzeki.
a my mamy górskie rzeki, prawda, betonowanie rzek, żeby szybko spływały, no gdzie woda ma spływać? Szybko płynie i potem, prawda, są nieszczęścia. Tutaj działaliśmy bardzo szybko i muszę powiedzieć, że wiele instytucji sprawdziło się, na przykład krytykowane od początku, od 2016 roku Wojska Obrony Terytorialnej. Dwa lata temu, gdy powódź była w niektórych gminach, oczywiście wojsko było natychmiast. Ale jeżeli jesteśmy właśnie, jeżeli chodzi o wodę, zapytam o zbiornik Kąty-Myscowa, o którym się mówi chyba już któraś z rocznic będzie, 30 czy 40. Panie Marszałku, czy jest szansa, że ten zbiornik retencyjny powstanie? Szansa jest, to nawet jest w planie i teraz ostatnio minister Jarosińska jednak brała udział w podpisywaniu porozumienia gmin do rzecza Wisłoki. Od źródeł aż do ujścia do Wisły, żeby również o tym zbiorniku mówić. Ale ja przypomnę, bo to jest właśnie argument po naszej, dlaczego warto nam zaufać. Ponieważ zbiornik Kąty-Myscowa 10 lat temu, jeszcze w 2006 roku, gdy rządziliśmy po raz pierwszy, gdy Jarosław Kaczyński był premierem, został uruchomiony proces jego budowy. I decyzje zapadały. Jan Szyszko był ministrem środowiska, podjął zdecydowane działania, żeby ten proces ten uruchomić. Gdy Donald Tusk przyszedł do rządów w 2007 roku, to nie tylko Kąty-Myscowa, szereg innych różnych inwestycji zatrzymano. I Kąty-Myscowa dopiero zaczęliśmy ponownie o nim mówić w 2016 roku. Ale zmieniły się przy okazji okoliczności i przepisy, także międzynarodowe, unijne, związane ze wzmocnieniem ochrony natury 2000. Tam okazuje się, jest to obszar Parku Narodowego i Natury 2000. I przejść przez te bariery w sytuacji, gdy są w Polsce środowiska, które bronią i sprzeciwiają się temu, prawda, mając za sobą Unię Europejską, no to okazuje się, że to jest bardzo trudno. Sprawa zbiornika Kąty-Myscowa, tak jak i wielu innych związanych z gospodarką wodną, choćby elektrowni szczytowo-pompowych, to mamy i tutaj w powiecie brzozowskim i na Solinie w planach. To jest sprawa zasadnicza, bo woda staje się, widać już to gołym okiem, staje się surowcem strategicznym, którym śmiem twierdzić za kilkanaście lat będzie ważniejszy od ropy. Ważniejszy od ropy nawet będzie, bo będą ludzie poszukiwać wody. I dlatego naszym zadaniem będzie przypilnować, doprowadzić do tego, żeby Polska miała tej wody pod dostatkiem, a ona gdzie jest wytwarzana? Do rzeczy Wisły. W Karpatach, a więc tutaj, w Beskidzie Niskim, w Bieszczadach, w górach i Pogórzu. I stąd powinniśmy tutaj bardzo mocno nacisnąć. Ja jestem optymistą w tym względzie. Rozmawiając o inwestycjach, trudno nie wspomnieć o instalacji bioetanolu w Wiedliczu. Tam też żeśmy się kiedyś spotkali, był pan premier. To jest taka inwestycja sztandarowa też i dla całej grupy orlenowskiej. Jak ważne jest to przedsięwzięcie? Bardzo ważne, dlatego że to jest, że produkcja w takiej właśnie formie bioetanolu i innych oleje przepracowane, ona jest, to jest, ta rafineria przygotowana jest i teraz z dodatkowym ponad miliardem złotych inwestycji. Ona to jest jedna z dwóch rafinerii w Europie na takim poziomie nowoczesności i neutralności pod względem środowiska. W Rumunii jest druga, która jeszcze, prawda, jeszcze chyba nie ruszyła, a u nas produkcja już trwa. I przypomnę, w 2015 roku przecież poprzednie rządy ją zaczęły prywatyzować. Że ze względu na to, że twierdzono, że jest nieopłacalna. Dzisiaj okazuje się, że to jest jeden z naszych kwiatów, że tak powiem, w bukiecie orlenowskim, a przede wszystkim inwestycja bardzo ważna ze względów strategicznych bezpieczeństwa energetycznego Polski i będzie rozbudowywana. Tam teraz paręset nowych miejsc pracy jest wprowadzonych i ta rafineria będzie rozbudowana łącznie z obok działającym Orlen Oil, bo również ta inwestycja
instytucja jest rozbudowana. Żeby ta instalacja mogła funkcjonować, musi być jeszcze łącznik wybudowany i tu ostatnio ogłoszony został przetarg. Będzie taki łącznik wybudowany łączący instalację czy fabrykę z drogą 28. Mówimy o drodze, tak. Mówimy o drodze, o łączniku. To kolejne jakby przedsięwzięcie, które powinno udrożnić tą drogę 28 z rafinerią. Tak, i to już jest, takie decyzje są podjęte, były ogłoszone. Są przyznane pieniądze na te inwestycje z naturalnych względów. I to jest rzeczywiście starania także i parlamentarzystów tutaj krośnieńskich. One miały bardzo duże znaczenie. Poseł Piotr Babinec niejednokrotnie interweniował i starał się o to. Europoseł Bogdan Rzońca jeszcze w poprzedniej kadencji teraz zabiegali o to. I tutaj te zabiegi dały efekty. Mogę powiedzieć, że to jest zbiór tych różnych inwestycji, które mają dać dobry rozwój i miejsca pracy w tej części Polski, Podkarpacia. Czy S19, sztandarowa inwestycja, która połączy Bałkany z Grecją, która połączy wszystkie kraje karpackie, to taka myśl, która przyciągnie inwestorów w nasze tereny, bo źle skomunikowana część kraju to brak inwestycji. S19 chyba otworzy Podkarpacie na świat. Tak, to chyba była główna przyczyna. Były w gruncie rzeczy dwie ważne przyczyny, powody, dlaczego tak bardzo mocno od początku tego wieku zaangażowaliśmy się i na początku były bardzo trudne sytuacje. Nie mogło nam się udać nawet między Rzeszowem a Lublinem, żeby S19 uruchomić. Platforma uruchomiła ten taki od Rzeszowa do Sokowa Małopolskiego, no taki teraz wstydliwy odcinek, można powiedzieć, ale Lech Kaczyński, prezydent Polski, w 2006 roku, on wówczas przeważył te szale, bo na spotkaniu ministrów w Łańcucie, kilkunastu ministrów wtedy było, podpisano porozumienie. Ta droga ma znaczenie dwojakie. Po pierwsze, turystyczne, bo tam, gdzie jest droga, będzie ona biegła przez obszary mało znane, atrakcyjne turystycznie, od państw bałtyckich aż po Grecję. Więcej, w ostatnich latach zainteresowały się tą drogą Turcja i Iran, proszę sobie wyobrazić, czyli Ocean Indyjski nam się kłania. Turcy podpisali 2 czy 3 lata temu u ministra infrastruktury w Warszawie, przyłączyli się oficjalnie do tego projektu, ale generalnie rzecz biorąc chodzi także o rozwój gospodarczy tego regionu. Ona jest jedną z ważniejszych, ale nie jedyną, tras komunikacyjnych łączących północ Europy z południem Europy. W Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej, tutaj po naszej stronie granicy Schengen, czyli we wschodniej części Unii Europejskiej, to jest jedyna droga, dlatego ma takie znaczenie. A dzisiaj, ze względu na wojnę na Ukrainie, widzimy, jakie znaczenie strategiczne ma, po którędy wojska miałyby się przemieszczać, gdyby, no nie daj Boże, było tak, że trzeba było obronić nasze granice. A region bardzo zapóźniony ekonomicznie przecież. Tak, tak. Cały czas. Mówimy tu o Polsce, ale mówimy też i o Rumunii, Węgry, tak, Słowacja. Cały czas te regiony, województwa Polski Wschodniej, Wschodniej Słowacji, północno-wschodnich Węgier i Rumunii, one należą do najsłabiej rozwiniętych gospodarczo regionów w całej Unii Europejskiej i wymagają bardzo mocnego wsparcia. Przede wszystkim trzeba uruchomić zasadę tak zwaną dostępności, czyli infrastrukturę. Za tą Via Carpatio, bo tak ją nazywamy, już są pomysły, żeby wzdłuż niej była linia kolejowa ciągnięta. No właśnie, miałem porozmawiać. Ta nasza linia kolejowa jeszcze przypomina cesarza Franciszka Józefa. No tak, to jest inna sprawa, też bardzo atrakcyjna turystycznie, moim zdaniem. Ale historycznie bardziej, a tak. Nam się marzy
linia kolejowa, którą będą pociągi z dużą prędkością pędziły. A dzisiaj trochę jadąc z Krosna do Sanoka, to co niektórzy mówią, że na rowerze byłoby szybciej. Panie redaktorze, no, trzeba powoli do tego podchodzić. Mieliśmy długie lata zastoju i mozolnej pracy nad tym, żeby uruchomić Via Carpatia. Zresztą Słowacy dopiero niedawno podjęli decyzję. Cały czas zasłaniali się brakiem pieniędzy, a wiemy, że inne interesy innych sił blokowały, prawda? Woleli tam na Słowacji wschód-zachód, prawda? Między Niemcami a Rosją czy Ukrainą, żeby te biznesy rozwijały się. Ale to prawda. My myślimy kategoriami takimi, żeby nie na zasadzie rusztu, tylko na zasadzie pewnego połączenia sąsiadów, prawda? Bo dlaczego my mamy cały czas patrzeć na Karpaty i na sąsiadów, którzy są po drugiej stronie, jako na barierę, że oni są gdzieś, prawda, daleko nieuchwytni, prawda? Góry, które nie łączą, tylko dzielą. Nieprawda. Więc tutaj uznaliśmy, że jednak trzeba działać odwrotnie, współpracować ze Słowakami, z Węgrami i można powiedzieć, że plany są takie. Myślimy o tym, jak wygramy wybory. Przepraszam bardzo, że tak. Myślimy o tym, żeby zintensyfikować pracę państw Grupy Wyszehradzkiej, Rumunii, aż po Grecję i państwa bałtyckie, żeby uruchomić za Via Carpatią linię kolejową, łączącą nie tylko stolice państw, czyli Warszawę, Bratysławę, Budapeszt i nawet Belgrad, ale także wzdłuż Via Carpatii. To jest przedsięwzięcie dalekie. A do tego ma służyć również zainteresowanie turystyczne. Im więcej turystów, to tym bardziej atrakcyjny teren. Stąd pomysł na tak zwaną Via Culturalia, to znaczy wzdłuż Via Carpatii współpraca instytucji, różnych ośrodków zajmujących się kulturą, a więc zachęcanie turystów do odwiedzania. Turystyka w naszym terenie karpackim powinna być jednym z większych kół zamachowych w rozwoju gospodarczym. Turystyki powinniśmy wyżyć. No więc właśnie, tak. Powinniśmy ten dobrobyt być, bo inne kraje przecież tak mają. A mamy czym się chwalić. A mamy czym się chwalić. Panie Marszałku, wracając do tego, czy Via Carpatia, czy Karpat, które Pana taki program, który jest Europa Karpat, to jest trochę na bazie Euroregionu Karpackiego, trochę na bazie właśnie tej Via Carpatii, żeby te Karpaty łączyły, a nie dzieliły. Czy właśnie taki cel był tych konferencji i tych spotkań, które się odbywały? Tak, przybliżanie i ułatwianie kontaktów nie tylko przedstawicieli państw, bo oni między sobą, rządy się spotykają, tylko prawda, jak mają własne dobre wspólne interesy, no to dogadują się. Jeżeli rozbieżne, no to wówczas nie dogadują się. Ale wszystkich, nie tylko regiony. Zamysł jest taki, żeby to była różnorodna grupa. Przedstawiciele samorządów, instytucji, uczelni, osób, środowisk wpływowych, opiniotwórczych, rządów, parlamentów, bardzo ważna kwestia, żeby było takie miejsce, agora, forum dyskusyjne, które jest organizowane w ten sposób, żeby nie mówić o jakichś problemach, prawda, tylko stawiać sobie wyzwania pozytywne w stronę polityki rozwoju. I to się udaje. Wydaje mi się, że inspiracje i dobra atmosfera w ciągu kilkunastu lat, tych 30 już chyba 6 konferencji, ona spowodowała łatwość w porozumieniu w innych obszarach. Grupa Wyszehradzka w ostatnich latach dużo lepiej współpracowała. Teraz trochę po wojnie na Ukrainie to jest, ale to są, myślę, chwilowe elementy. Trójmorze. Ono by, myślę, mogło mieć kłopoty z powstaniem, gdyby przedstawiciele państw i rządów z tego całego obszaru, łącznie z Bałkanami, nie spotykali się i nie rozmawiali ze sobą, jak stosujemy zasadę równi z równymi, wolni z wolnymi. Stara Rzeczpospolitańska zasada,
która dobre efekty wówczas przynosiła i dzisiaj mam nadzieję też. No ale te kraje też są jakby krajami tej Europy Wschodniej, czyli coś nas jednak łączy. I tutaj nie powinno być tak, że ktoś jest lepiej usytuowany finansowo, więc patrzy na tego drugiego, który jest słabszy. Te wszystkie kraje są mniej więcej na tym samym chyba statucie finansowym. Wszystkie kraje też i upominają się na przykład o pieniądze w Unii Europejskiej, na przykład strategia karpacka, która miałaby powstać i zrównoważyć bogatą Europę z biedniejszą. Myślę, że te elementy są takim wspólnym czynnikiem, żeby właśnie rozmawiać, a mniej szukać tych elementów, które nas nie łączą. Tak. Strategia karpacka jest dobrym przykładem. To jest projekt, pomysł, żeby utworzyć instrument, który dał taką wielką możliwość rozwoju jak w strategii alpejskiej. Pięć, sześć państw alpejskich podpisało umowę o współpracy i w tej chwili są najlepiej rozpoznawalnym takim wielkim makroregionem, wydaje mi się, na świecie, górskim na dodatek. Strategia karpacka również takie ambitne plany ma. Niemniej jednak okazuje się, że jednak nie jest łatwo. Nie jest łatwo, biorąc pod uwagę zaszłości historyczne wielosetletnie, znaleźć, uporządkować tą współpracę w tak wielkiej grupie państw. Niby łączy, ale dzieli, tak? Tak. Kiedyś Milan Kundera w latach 90. powiedział takie piękne zdanie o Europie Karp, Europie Środkowej wtedy, prawda? Troszkę w przeciwieństwie do Mitteleuropy, jeszcze z czasów bismarckowskich, powiedział, że maksimum różnorodności na minimum terytorium. A więc, jeżeli weźmiemy pod uwagę obszar niemieckojęzyczny czy Rosję po obu stronach. Ale to okazuje się, że tutaj różnice, ambicje, nacjonalizmy często, prawda, one przesłaniają tą perspektywę wspólnego wspierania się wzajemnego i trzeba docierać, wyjaśniać ludziom, to trwa. Myślę, że na to jeszcze będziemy musieli poświęcić wiele czasu. Ale to jest, proszę pana, wdzięczna sprawa, szczególnie dla naszego terytorium, bo gdziekolwiek nie sięgniemy wstecz, w każdym, można powiedzieć, pokoleniu w ciągu ostatnich paruset lat mamy wywodzących się z tej części Europy ludzi wybitnych, noblistów, wynalazców, wizjonerów, artystów. Niezwykły świat, różnorodność kulturowa, obyczajów, języków i razem to tworzy zbiór, którego moim zdaniem nie ma podobnego na świecie. I na koniec, panie marszałku, chciałbym, żebyśmy zaprosili, czy pan zaprosił widzów telewizji Obiektyw, żeby 15 października wszyscy razem spotkali się przy urnach wyborczych. Tak, proszę państwa, 15 października 2023 roku odbędą się bardzo ważne wybory. Wielu naszych przywódców, polityków twierdzi, że to będą najważniejsze wybory od 1989 roku, bo one zdecydują, w jaką stronę będzie rozwijała się Polska i czyja będzie Polska. To zmusza nas do takiego właśnie patrzenia i stawiania pytań sytuacja międzynarodowa. Za naszą wschodnią granicą mamy odradzające się imperium. Na zachodzie Unia Europejska przybiera kształty, które są przez wielu Polaków, większość Polaków, niepożądane. Urzędnicy brukselscy chcą ograniczyć suwerenność państw członkowskich, w tym Polski. My widzimy przyszłość naszą w Unii Europejskiej zdecydowanie, nie ma innego kierunku, ale w Unii Europejskiej jako w Europie solidarnych państw, Europie ojczyzn, równorzędnych, partnerskich państw, a nie takiej, gdzie rządzi jedno najsilniejsze państwo i podporządkowuje sobie innych. Ale ważne są dla nas również sprawy wewnętrzne, żeby
rząd polski, państwo polskie zapewniło bezpieczeństwo wszystkim obywatelom, więc musi być prowadzona polityka umacniania bezpieczeństwa Polski. Prawo i Sprawiedliwość taką politykę prowadzi. Prawo i Sprawiedliwość prowadzi również politykę zrównoważonego rozwoju całego kraju, a więc nie tylko lokowania wielkich inwestycji, wielkich pieniędzy w dużych miastach, metropoliach, które miałyby być lokomotywami całego pozostałego obszaru Polski, ale wspiera również powiaty, gminy, ośrodki mniejsze, te prowincjonalne, a jak wiemy z doświadczenia, prowincja jest jedną z najcenniejszych kwestii, wartości, jakie państwo polskie, czy którym państwo polskie dysponuje. Będziemy również podczas tych wyborów brali udział w referendum. Zachęcam państwa do uczestniczenia i odpowiedzi na te cztery pytania, bo to są fundamentalne pytania dla przyszłości Polski. Czy rzeczywiście chcemy, żeby wyprzedaż majątku narodowego nastąpiła, jak to było w poprzednich latach? Czy chcemy, żeby imigranci nielegalnie byli narzucani Polsce i żebyśmy mieli sytuację, którą często oglądamy w mediach, jak to wygląda w miastach Europy Zachodniej? Czy chcemy, żeby nasze bezpieczeństwo zmniejszyło się poprzez rozebranie bariery ochraniającej nas przed intrygami czy działaniami Białorusi, która wykorzystuje imigrantów nielegalnych jako broń w wojnie hybrydowej? I czy chcemy podwyższenia wieku emerytalnego? My uważamy, że powinniśmy na te cztery pytania odpowiedzieć nie. My nie chcemy podwyższenia wieku emerytalnego, nie chcemy zagrożenia zarówno ze wschodu, jak i z południa tych niezależnych imigrantów i nie chcemy wyprzedaży majątku narodowego. Dlatego zachęcam państwa do udziału w wyborach i udziału w referendum. A ja przypomnę państwu, że rozmawiałem z panem Markiem Kuchcińskim, szefem kancelarii premiera, byłym marszałkiem Sejmu. Dziękuję panie marszałku i do zobaczenia. Dziękuję.